Austria Salzburg była czołowym klubem w swojej lidze w latach 90. Zdobywała mistrzostwa kraju, występowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a w 1994 roku dotarła nawet do finału Pucharu UEFA. Co się stało, że na początku XXI wieku klub musiał zaczynać wszystko od nowa? Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. Trzy mistrzostwa to największe sukcesy Austrii Salzburg na krajowym podwórku w latach 90. Choć należy podkreślić, że w tamtym okresie zespół funkcjonował pod nazwą SV Casino Salzburg. Jednak nie to, a osiągnięcia w europejskich pucharach zwróciły uwagę kibiców na starym kontynencie. W sezonie 93-94 drużyna prowadzona przez Otto Baricia przeszła najpierw Dunajską Stredę i Royal Antwerp, aby w 1/8 finału pokonać po dogrywce Sporting Lizbona z Luisem Figo i Krasimirem Bałakowem w składzie. Decydującą o awansie bramkę strzelił Martin Ammerhauser. W ćwierćfinale z Eintrachtem Frankfurt do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W nich dzięki kapitalnej postawie bramkarza Otto Konrada dalej awansowali Austriacy. Konrad obronił dwie jedenastki. Najpierw Maurizio Gaudino, a potem Manfreda Binza. Później sam skutecznie wykonał decydującego karnego, stając się tym samym bohaterem całego kraju. W półfinale czekało Karlsruhe z Oliverem Kahnem w bramce. O awansie ekipy z Salzburga przesądził gol zdobyty na wyjeździe przez Hermana Stadlera, bo w dwumeczu był wynik 1-1. Finał z Interem Mediolan był rozgrywany także w formule dwumeczu. Oba starcia wygrali Włosi w stosunku 1-0, choć trzeba przyznać, że postawa Austriaków wzbudziła uznanie neutralnych kibiców. Kilka miesięcy później drużyna Otto Baricia jako pierwszy w historii klub z Austrii zakwalifikowała się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, przechodząc Maccabi Haifa w decydującej rundzie kwalifikacji. W grupie D zajęła trzecie miejsce za Ajaxem i Milanem, a przed AEK-iem Ateny. Warto podkreślić, że w maju 1995 Ajax i Milan spotkały się w finale tych rozgrywek. W latach 90. były też dwa nieudane podejścia do Ligi Mistrzów. Pierwszym razem na drodze stanęła Steaua Bukareszt, a za drugim Sparta Praga. W spotkaniach z Czechami Austriacy występowali pod nazwą Wüstenrot Salzburg. Zjazd sportowy Austrii rozpoczął się pod koniec lat 90. Klub nie walczył już o czołowe lokaty, a przeważnie plasował się między 4. a 6. miejscem w 10-zespołowej austriackiej Bundeslidze. Ponadto raz był 3. i też raz 7. Gorsze rezultaty były konsekwencją problemów finansowych i bałaganu organizacyjnego. W sezonie 2004-2005 fioletowo-biali zajęli dopiero 9. miejsce, tuż nad kreską, wyprzedzając jedynie Bregenz. Jednak jeszcze w trakcie trwania tamtych rozgrywek pojawiło się światełko w tunelu. Wkrótce miało być lepiej, o wiele lepiej, nie tylko sportowo, ale i też pod względem finansowo-organizacyjnym. Było to związane z przejęciem Austrii przez koncern Red Bulla, co nastąpiło 6 kwietnia 2005 roku. Red Bull do tamtej pory nie był znany ze sponsorowania piłki nożnej, a raczej z promowania się na zawodach w sportach ekstremalnych, motorowych i na trochę głupkowatych festynach w stylu zjazd na byle czym. Austria Salzburg miała być dla niego pierwszą poważną inwestycją w klub piłkarski. Tak się składa, że siedzibę główną koncernu i ówczesny stadion Austrii dzieliło zaledwie 30 km. Red Bull przejął 100% udziału w klubie. Oprócz tego zmieniono statut Austrii. Nowy w nim zapis mówił, że Red Bull może wpływać na skład osobowy zarządu, bez konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia członków klubu, czyli de facto pełna władza w Austrii dla koncernu Red Bulla. Co więcej, nazwa klubu, jego herb i barwy nie zostały prawnie zabezpieczone. Początkowo kibice Austrii nie podejrzewali nowego właściciela, że będzie cokolwiek chciał zmieniać poza wejściem członu Red Bull do nazwy klubu.
W Austrii nie było to niczym nowym. Klub ten bardzo długo miał nazwę jakiegoś sponsora w nazwie klubu. Czasami nawet znikała nazwa Austria. Tak to się kształtowało na przestrzeni lat. Jednak Red Bull poszedł o kilka kroków dalej. Postanowił zmienić barwy z fioletowo-białych na czerwono-biało-niebieskie. Zmieniono też herb i nazwę klubu. Co gorsza, nowe władze całkowicie odcięły się od dotychczasowej historii Austrii, założonej w 1933 roku. Red Bull oświadczył, że w kwietniu 2005 roku powstał całkowicie nowy podmiot i nie jest żadnym kontynuatorem tradycji Austrii. Jednak pod naciskiem Krajowego Związku Piłki Nożnej pomysł ten został porzucony przez producenta napojów energetycznych. Dlaczego? Jeśli byłby to całkowicie nowy klub, to powinien zaczynać od najniższej ligi, a faktycznie było to przecież przejęcie Austrii Salzburg i granie na jej licencji. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Jak się można było spodziewać, kibice Austrii nie byli szczęśliwi ze zmian dokonanych przez Red Bulla. Doszło do protestów trwających 5 miesięcy. Nowy właściciel nie traktował jednak poważnie głosu kibiców. Jedyne co im zaproponował to fioletowa opaska kapitańska i fioletowe getry bramkarza. Żadnego powrotu do starej nazwy czy barw. Jednym słowem, kpina z tradycji. Mateszyc mówił wtedy, że zespół nie może grać w fioletowych strojach, skoro nazywa się Red Bull. Wtórował mu w tym Franz Beckenbauer, będący doradcą miliardera. Nie ma znaczenia, czy grasz w kolorze fioletowym, niebieskim, zielonym, żółtym, czy jakimkolwiek innym. Ważne jest to, aby drużyna grała skutecznie. Niektórzy sympatycy Austrii na znak sprzeciwu przychodzili na mecze Red Bulla ubrani w fioletowe koszulki, co nowy właściciel odbierał jako akt prowokacji, ale i z tym sobie poradził, wyrzucając takich kibiców ze stadionu. Protesty kibiców Austrii nic nie dały, mimo poparcia ultrasów nie tylko w kraju, ale i w wielu innych miejscach Europy. Znaleźli się jednak też i tacy, którym nie przeszkadzało to, co zrobił Red Bull z Austrią i postanowili, że będą wspierać nową drużynę należącą do Mateszyca. Powstały nowe grupy kibicowskie, skupione wokół Red Bulla Salzburg, które licznie wypełniały stadion od sezonu 2005-2006. Nic nie wiadomo o walkach pomiędzy, nazwijmy to, kibicami tradycjonalistami, a nowymi fanami spod znaku producenta napojów energetycznych. Bo po prostu scena kibicowska w Austrii wygląda dużo spokojniej niż w Polsce i łatwiej było Red Bullowi zaprowadzić nowe porządki. Jesienią 2005 wciąż działały fankluby Austrii. Problem w tym, że nie było już Austrii jako klubu. Podjęto więc próbę wskrzeszenia jej na bazie grającego na czwartym poziomie PSV Schwarz-Weiß Salzburg, klubu wielosekcyjnego, co najciekawsze policyjnego. Mariasz ten przetrwał jedynie jeden sezon, a zakończył go spór o wpływy z cateringu, nazwany aferą sznyclową. Poza tym nie było też widoków, że sekcja piłkarska klubu PSV Schwarz-Weiß faktycznie zostanie kiedyś wydzielona z tego klubu i przemianowana na Austrię Salzburg. W rozgrywkach 2005-2006 grała ona jako połączona drużyna PSV i Austrii z herbami obu klubów na koszulkach. Tak więc latem 2006 roku kibice Austrii postanowili założyć całkowicie nowy klub, który zaczął od siódmego poziomu rozgrywkowego. Nowa Austria Salzburg tym razem zawarła w swoim statucie zapis, że nazwa i barwy klubu nie podlegają zmianom, bez względu na to, kto będzie większościowym udziałowcem w przyszłości.
Odbudowa Austrii przebiega mozolnie. W 2015 roku klub był mocno zadłużony, ale udało się dokonać restrukturyzacji i nie upadł. Co więcej, dokończył rozgrywki 14-15 w Regionalidze, czyli trzecim poziomie ligowym, na pierwszym miejscu i awansował na zaplecze elity. Jednak w kolejnych dwóch sezonach zaliczył dwa spadki i wylądował na czwartym szczeblu. W sezonie 23-24 Austria występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym. Co ciekawe, we wrześniu 2023 mierzyła się z Red Bullem w Pucharze Austrii. Mecz ten rozegrano ze względów bezpieczeństwa w pobliskim Grydisch i zakończył się zwycięstwem mistrza kraju 4-0. I na tym koniec opowieści o Austrii Salzburg. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.